czy ty już widzisz po swojej córce, że ma jakieś preferencje, czy ma jakieś talenty? Widzisz, że coś lubi bardziej, coś mniej? Moja córka zdecydowanie uwielbia śpiewać, tańczyć, grać na wszystkich możliwych instrumentach, bo moi rodzice, dziękuję im bardzo, obdarzyli ją każdym możliwym instrumentem. Od cymbałek, harmonijki ustnej, przez flet, bębenek, fortepian i naprawdę wszystko. Jak tylko widzi mikrofon, to rzeczywiście ten mikrofon jest takim dla niej najciekawszym gadżetem chyba do zabawy. Więc w tą stronę widzę, że ją ciągnie, ale chyba trochę jest tak, że dzieci w ogóle lubią śpiewać, tańczyć. Muzyka jest czymś takim, co dosyć szybko je porywa. Rodzice często wysyłają dzieci na różne zajęcia dodatkowe, czasem aż nadto. Czy ty planujesz, żeby wdrażać jakieś zajęcia, czy już zaczęłaś właśnie edukację swojej córeczki pod jakimś kątem właśnie, nie wiem, czy muzycznym, czy tanecznym? Ja jestem ostatnią osobą, która będzie cokolwiek wymuszać, czy implikować, implementować na mojej córce. Chciałabym obserwować ją i gdzieś tam spostrzegać, co ją ciągnie i w którym kierunku chciałaby iść. Trochę za nią podążać. Na pewno ją chętnie zapisuję i zapisałam ją na balet i na basen, bo wydaje mi się, że to ona też potrzebuje takich zajęć ruchowych i rozwojowych, takich od strony fizycznej, więc to jest dla niej bardzo fajne i bardzo cenne. Ale na przykład mam jogę w domu, gdzie pani do mnie przychodzi, żeby ćwiczyć i ona zawsze bardzo chętnie dołącza, więc tak samo jak bardzo chętnie siada do pianina i coś tam sobie próbuje grać, więc zastanawiam się, żeby może ktoś przychodził do domu i na pianinie, które w domu stoi, gdzieś tam jej jakiś kierunek pokazywał. Ale nie dlatego, żeby chciała, żeby była pianistką, tylko dlatego, że uważam, że sama grałam 8 lat na pianinie, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry element rozwojowy. Bardzo stymuluje muzyka, granie na pianinie stymuluje rozwój mózgu. No i to jest bardzo jakby cenna podstawa do potem rozwoju różnych innych rzeczy.